O, Dartian, o DLC-ku. O, dawaj. Stary, giga dobre. Git good. Czy DLC do Elden Ring jest za trudne? I widzowie już są same mony. To będzie dobre. DLC do Elden Ringa zostało przez gaming journalistów ocenione jako najlepsze DLC w historii. Widzowie, w gaming journalistach jest ta typiara, co powiedziała, że jeżeli ktoś się nie zgadza z jej opinią, to niech przyjdzie do niej i jej fizycznie napierdoli w ringu. Kilka osób się faktycznie zgłosiło do tej walki, jednak powiedziała, że spierdalali, nie? I napisała recenzję o DLC-ku. I się żaliła, jak to jest prześladowaną kobietą, jakie to jest grono mizoginistów, ludzie grający Feldena, nie? Także... Widzowie, no... Wiecie, na dziennikarzy gamingowych i krytyków się raczej nie patrzy dobrze, Jan nie? Z Wiedźmina krew i wino. Zaś, no, po stronie graczy wygląda to już nieco inaczej, ponieważ gra obecnie ma na Steamie opinię mieszaną. Co prawda 68%, więc brakuje jej jedynie 2% do tego, żeby ponownie wróciła na pozytywną. Tym samym jest to najgorzej oceniony dodatek do gier From Software, no tak. Jeżeli nie liczyć Ashes of Ariandel do Dark Soulsa 3, gdzie w ogóle ciekawostką, również główną opinią, dlaczego jest to negatywnie oceniane z tego, co na szybko poczytałem, jest to, że ludzie narzekają, że to DLC jest po prostu za trudne i wręcz niesprawiedliwie co trudne. Ty gada? No i przy DLC-ka do Elden Ringa wrócił klasyczny temat, który pojawia się przy premierze każdego Soulsa, czy to po prostu... Dartian dwie godziny bił tego bossa, 78 deadów, ale essa. A mi ludzie w komentarzach i tak piszą, że p***em, nie? Kogoś w głównej linii, czy właśnie jakiegoś... Ej, wiecie, ale to widzę, za każdym razem, jak pojawia się coś nowego przy tym z Soulsami, ja spędzę na jakimś bossie więcej niż 5 minut, to ludzie do mnie przychodzą i mówią, że o, no wiesz co, Kiszek, myślałem, że ty jesteś dobry w te Soulsa, no ja najwyraźniej, słuchaj, najwyraźniej są lepsi gracze od ciebie. Tak jest non-stop, ale dla pocieszenia to wam powiem, że tak jest u każdego, to nie? U każdego streamera tak jest. Ludzie uwielbiają to ocenianie, ludzie uwielbiają, jak coś komuś nie idzie, nie? DLC-ka, czy gry From... Chciałbym powiedzieć, że niedługo, ale właśnie nie będzie teraz Binga ani randomizerów przez jakiś czas. Nie chce mi się grać Feldena. Miesiąc ścisnąłem Feldena non-stop, widzowie, non-stop. Walnąłem chyba z 200 godzin kontentu, widzowie, na Eldenie. Czas sobie dać chwilę przerwy, żeby się nie przejadło, nie? Software są za trudne. Czy From Software tym razem przegięło w Shadow of R3? Czy to DLC jest po prostu za trudne, jest niedostępne, jest głupio zbalansowane, bo ta trudność nie wynika faktycznie z finezyjności trudnych bossów, tylko po prostu tym, że o matko, one mają nieskończoność staminy, parują we mnie, ja nie mam czasu w ogóle na reakcję, tak trudno mi zareagować, nie mogę nic zrobić i w ogóle nic nie bije i mnie one-shotują. No i porozmawiajmy sobie trochę o tym. I zacznijmy oczywiście od tego, bo ktoś może zaraz wyjść z argumentem, że Janek, Dartian, ty, gagatko, bo to nie jest tak, że ludzie krytykują to DLC tylko za poziom trudności, ale krytykują też za performance, z czym się oczywiście zgadzam, bo to DLC strasznie ścierwi nawet na 40-90 i w porównaniu do podstawki ja nie wiem, co oni tam zrobili, nie mówiąc o tym, że mieli idealną okazję, żeby w końcu zrobić uncap FPS-u w Elden Ringu przy okazji tego DLC-ka, czego również nie zrobili, może wtedy te dropy też by były troszeczkę mniej odczuwalne. Oczywiście oberwało się też open worldowi, jest gorzej pod tym względem moim zdaniem, jeżeli chodzi o podstawkę, świat się wydaje dużo bardziej pusty, ale dobra, nie chcę ale gadać... Dobra. Widzowie, a propos tego open worlda, to ja mam takie przemyślenie. Słyszeliście chyba o tym, bo to jest taka normalna rzecz. To nie jest tak, że ja się na to jakoś zafiksowałem i ja krytykuję ten otwarty świat w tym Eldenie. Raczej ten otwarty świat jest taki love-hate, no nie? Widzi się jego plusy, widzi się jego minusy, prawda? I to nie jest jakieś nowe stwierdzenie, że coś z tym otwartym światem Eldena jest nie tak, nie? A tutaj w przypadku stary tego DLC-ka, to oberwało się za ten otwarty świat jeszcze bardziej. I teraz tak, pytanie, czy za ten otwarty świat oberwało się bardziej dlatego, że dużo się mówiło w recenzjach i ludzie oczekiwali takiego bardziej interlokacyjnego świata, czy oberwało się dlatego, że on jest faktycznie rzeczywiście bardziej pusty niż ten z podstawki. Mi się wydaje, że to jest trochę combo jednego i drugiego, prawda? Ale wydaje mi się, że mimo wszystko to jest coś pokłosie tego, że ludzie stwierdzili, że im się ten otwarty świat w Eldenie podoba. I tak jak ten otwarty świat w Eldenie też był pusty w wielu fragmentach,
recenzentach i ludzie na to nie narzekali, ludzie tego nie skrytykowali, tak dostali po prostu teraz, jak to się mówi, pięknym za nadobne. To jest, słuchajcie, pokłosie braku krytyki względem takich rzeczy. Niestety niektórzy ludzie strasznie autystycznie reagują na to, jak się jakąś grę krytykuje, dlatego, że dla dużej ilości rzeczy gry komputerowe to jest eskapizm i ludzie mają taki autystyczny świat w tych grach komputerowych i nawet jak coś lubią, to starają się nie widzieć w tym wad. A ktoś im pokaże te wady, to oni zamykają uszy, oczy i mówią, nie wspominaj o tym, nie? Mnie to strasznie irytuje, bo ja kocham gry, ja uwielbiam gry. Ja lubię Elden Ringa. Ja uważam, że Elden Ring jest bardzo dobrą grą, ale to nie jest grą idealną. I te rzeczy, które warto w nim krytykować, które w nim są, warto krytykować. Po co? Żebyśmy dostali lepsze produkty od From Software na przyszłość, żeby wyrazić naszą dezaprobatę, żeby dać im feedback, żeby powiedzieć im, co jest nie tak, co nam nie pasi w tym, nie? O tym open worldzie, bo w sumie o tym można by było zrobić oddzielny materiał. Skupimy się na tych recenzjach, które mówią stricte o poziomie... Generalnie mi się wydaje, że Jagged Peak, ta lokacja z bossami, jest przerushowana, ona jest nieskończona moim zdaniem. To jest totalny rush, przecież tam kurwa nic nie ma. To ta lokacja wygląda jak placeholder. Tam ani nie ma przedmiotów, tam ani nie ma jakiejś narracji lokacyjnej. Tam są stare, puste skały i nic więcej, wpierdolone, poprzyklejane bossy. Ta lokacja to jest totalny placeholder. Bo ich jest Kaby dużo i nawet stary? Jeżeli mówimy stricte o Steamie, no, to sam dyskurs, jaki się pojawił w internecie, jest właśnie bardzo mocny nacisk na to, że to DLC jest za trudne i dużo osób mówi, że jest niesprawiedliwie. Ale kurwa, czego się ludzie... W sensie, ja wiedziałem, że DLC będzie trudniejszy od podstawki. Zawsze tak jest w grach w From Software, bo to jest content bonusowy. I bardzo dobrze, mnie cieszy to, że to DLC było bardzo trudne. No to pokazało, jak dużo streamerów spędziło na przykład po kilka lub kilkanaście godzin na relanie, prawda? Ile ludzi spędzili czasu na radanie. Z czego się bierze ta trudność? Ta trudność bierze się z tego, że tutaj jest wyniesiona na piedestał forsowana trudność Elden Ringa, która nie polega już na takich szermierczych walkach i tańcu z bossami, co dla mnie jest takim pikiem Dark Soulsów, jeśli chodzi o movement bossa i walkę z nim. Tancerka. Słuchajcie, powiem wam, że tancerka moim zdaniem to jest taki totalny pik. Każdy atak do wydodżowania, ale niektóre takie kombosy, przecież jak ona w tej drugiej fazie, jak ona wali piruet i robi bum, 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 bum. I ty to wszystko, stary, wchodzisz w nią i rolujesz. Bum, bum, bum. I tańczysz z nią, no nie? To jest dla mnie pik robienia bossów w Dark Soulsach, no nie? Serio, taki totalny, totalny pik. Ja oczekuję tego. A w tym Eldenie ten poziom trudności bierze się z tego, że masz combo do wydodżowania. Combo zostawia AOE, okej? Okay? I to combo wybucha w takiej formie, że tak jak, powiedzmy, wyobraźcie sobie sytuację. Masz sześciohitowe combo. Widzisz, jak ono leci, jak ono nabiera tempa. Czyli widzisz, że tancerka nabiera tempo. Jest bum, 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 bum. I ty wiesz, do czego się zbierze, bo to idzie w takt. To idzie dokładnie w takt i jesteś w stanie to policzyć. Tancerka idzie na chyba 3/4, tak? Czy nie, tancerka jest chyba jedynym bossem, co jest 4/3. Ona jest jakoś tak totalnie przesunięta. Nie wiem, ja nie jestem muzykiem, ale no wiecie, to jest taka kwestia, że to jesteś w stanie wyliczyć. To się dzieje tak jakby naturalnie. Wchodzisz w bossa, zaczynasz rozumieć jego tempo i z uwagi na to bardziej tak skillowo jesteś w stanie z nim walczyć, no nie? A w przypadku Eldena masz to combo i Radan też ma to combo w pierwszej fazie. I tam nie ma żadnego problemu tego dodżować. Nikt nie ma, widzowie, z tym problemu. Nikt nie narzeka na pierwszą fazę Radana. Na co się narzeka? Na drugą fazę Radana. Dlaczego? Ponieważ dodżujesz jego combo, a w tym combo jest wsadzone AOE. Tego AOE nie jesteś w stanie wyczuć. To musisz się normalnie, mechanicznie, jak pies Pawłowa, nauczyć, jak wygląda to combo i w jakim interwale ono wybucha. I to nie chodzi o jego zamachy, które widzisz, które są, wiesz, reakcją ręka-oko. To nie chodzi o wyczucie tempa bossa, tylko to chodzi o zrozumienie, kiedy wybucha ziemia. I tego nie jesteś w stanie czytać. Tego nie jesteś w stanie uczyć się. To jest coś, co musisz mechanicznie, chłopie, dosłownie jak pies, na pamięć ogarnąć i nic więcej. To jest nauka typowo mechaniczna, chłopie, jak walenie głową w ścianę, niestety. I co jest dalej? I ten wybuch jest na ziemi, a potem jest jeszcze lingering hitboxem na ziemi. Czyli to jeszcze ile razy na Radanie mieliście taką sytuację, że wydodżowaliście jego combo, wydodżowaliście wybuch AOE, który leci od niego na zewnątrz i daliście rola w niego, a dało ci rola z wektorem idącego wybuchu AOE i nie zabił was początek tego AOE,
tylko idący hitbox z tego AOE was zabił. No przecież ja takich sytuacji miałem w chuj. To już nie była sytuacja, gdzie ja miałem problem z wydodżowaniem combo, gdzie miałem problem z wydodżowaniem AOE, a miałem problem z wydodżowaniem lingering hitboxa w tym AOE. I to już było mega irytujące, ponieważ to było kurwa takie mocno niesoulsowe. Do tego Radon, no kurwa, tak jak wszystkie grabataki, ale to From Software zawsze spierdoli te grabataki. Dał oczywiście do Radana grab atak, który potrafił cię złapać, jakbyś za nim. To były hitboxy na poziomie DS2, no nie? Ale właśnie, to jest najgorsze, że tutaj poszli dalej w tym Eldenie, boss jebie 10-hitowe combo, po czym skakuje i tego nie możesz spaniszować. I wchodzi w kolejne combo, znowu to samo, bo jest coś nie tak z AI. Oni to poprawią, zobaczycie, że oni to 100% poprawią. Tam jest brak cooldownu na niektórych atakach i Radan, no ja miałem sytuację, że Radan mi potrafił 3 razy dać to samo combo. 3 razy to samo 10-hitowe combo, którego nie mogę spaniszować, nie? I to jest taka sytuacja, że już po prostu jesteś zirytowany, bo no my lubimy tą reaktywną grę taką w Dark Soulsach, prawda? Czyli wchodzimy, bijemy się z bossem, żyjemy bossa i mamy opener. I go uderzamy. Przynajmniej chociaż stary raz, nie? Tak jakby te okienka istnieją i tylko od twojego skilla zależy, jak dużo jest tych okienek. A tutaj w tym DLC-ku masz takie wrażenie, że jak masz okienko, które teoretycznie mogłoby być przeznaczone do bycia wykorzystanym, no to boss od ciebie ucieka i chuj, nie? Za trudne, że tak to ujmę. No ja ogólnie wnikliwie przeanalizowałem bardzo dużą część tego feedbacku, na co głównie ludzie narzekają. Tak teraz nie prześmiewczo, bo ja tam mówiłem, że o matko, że nie mam czasu oddychać, że po prostu bossowie nacierają, nie mam czasu w ogóle zareagować, to jest niesprawiedliwe, patrzysz przez 30 sekund, jak boss atakuje, to nic w tym czasie robisz. No ja przeanalizowałem wnikliwie te wszystkie A to prawda, jest tak, że w DS-ach często w trakcie kombosów bossa możesz rzucić hitka, a tu jest trochę taka gra turowa w tym Eldenie, to prawda. Komentarze i doszedłem do jednego prostego wniosku. Nie no dobra, teraz tak na poważnie. Ja ogólnie, warto to zaznaczyć, żeby nie było żadnych niedomówień, nie przeszedłem jeszcze całego. Ale wiecie co? Najlepsze jest to, że my jesteśmy Dark Soulsierzami, my mamy sprane mózgi. Nieważne jak to będzie kurwa ciężkie, my i tak przez to przyjdziemy i powiemy zajebiście, było ciężko, nie? Nieważne jakby to było irytujące, my jesteśmy świadomi stary tego, to problem jest w nas. Jest to. DLC-ka. Więc coś może teraz powiedzieć, o matko, to co ty pierdolisz, dojdziesz do Mesmera i zmienisz zdanie, jak ta gra jest trudna. Albo powiecie, a bo ostatni boss to tobą wytrze podłogę i zmienisz zdanie, cofniesz te słowa, połkniesz je. I tak, ja jestem pewien, że na Mesmerze pewnie będę ze wściekłości walił chujem oraz jajami o blat mojego biurka po prostu w agonalnej wściekłości. Co nie zmienia faktu, że jestem na to gotowy. Większość osób piszących te recenzje, które narzeka na poziom trudności gry, to są ludzie, którzy zatrzymali się albo na Lwie, albo na Relani. Relani? Relani? Nie wiem, kurwa. Więc wypowiadam się z pozycji osoby, która te elementy, na które większość tych osób narzeka, ma już za sobą. Nie zostałem zablokowany przez te elementy, przez które, nie oszukujmy się, większość osób narzeka. Ale myślę, że warto o tym wspomnieć jakby dla przejrzystości. I czy faktycznie jest tak, że Elden Ring DLC jest za trudne. Jakby w ogóle warto też przypomnieć o... Ej, Amanda mi mówiła coś takiego a propos afery summonowej. Amanda, dzisiaj byłem z Amandą na pizzy i Amanda mówi tak, ty Mateusz, w świecie mody, w świecie tam makijażu na YouTubie jest teraz drama. Jedna YouTuberka powiedziała, nagrała film, nawyki kosmetyczne, które odmieniły moje życie, które odmieniły moją sztukę makijażu, no nie? I wiecie co baba powiedziała? Że goli twarz, goli mikrowłoski z twarzy. I baby się totalnie zesrały, jak ona w ogóle śmie mówić, że ona goli twarz, że ona goli te mikrowłoski, że one tego nie robią i to kobiety zmuszają kobiety do robienia takich rzeczy, żeby były piękniejsze. I czemu ona w ogóle publicznie się wypowiada na takie tematy? Mówię, ta Amanda, przecież jak afera Samonowa, dokładnie to samo, nie? Tym, że to jest w ogóle też taki Pikachu face, bo zawsze DLC-ki do jakichkolwiek Soulsów były trudniejsze niż podstawka. Wiadomo, że to jest też subiektywne pod niektórymi względami, ale ja zawsze je tak odbierałem, no nie wiem, Artorias i Manus chociażby w Soulsach jedynce. W Bloodborne na wejście do tego pierdolonego DLC-ka dostawaliście zmutowanego konia, który próbuje was zaruchać za wszelką cenę, a na końcu mieliście Orphana of Kos, który jest jednym chyba z najtrudniejszych, ale przy okazji takim najbardziej satysfakcjonującym bossem, jaki jest w Soulsbornach. DLC-ki... Ej, najlepszy z Orphan of Kosem jest to, jak się go, słuchajcie, poise breakuje w plecy, to jest tak satysfakcjonujące, on jest giga szybki, giga agresywny i tam każdy moment na tym Orfanie, jak ty mu walisz heavy attack w plecy, to masz takie wrażenie, kurwa, byłem szybszy, byłem silniejszy, byłem sprytniejszy, to jest niesamowite.
ogromne takie poczucie daje, ogromne stare poczucie satysfakcji daje Orphan of Kos, a w Eldenie masz takie wrażenie, że jak wrzucisz hita, to okej, gra po trzech turach wykonywania ataków przez przeciwnika dała mi możliwość wrzucenia tego hita. To jest... Jest ktoś, kto przeszedł i tego DLC-ka już i zabił Orphan of Kosa na przykład w Bloodborne i wie, o czym mówię? Jesteście w stanie tak jakby to zrozumieć? W Orphanie to ty wyznaczasz sobie, gdzie masz opener. Serio. A w Bloodborne masz takie wrażenie, że ty lecisz po szynach tych openerów. Te openery są tam, gdzie są zaplanowane. I ich kurwa nie ma więcej. To jest to jak Spartiatixa nawet oglądałem i Spartiatix tam po kilku godzinach bicia Radana powiedział, że ja mam wrażenie, że już jestem w stanie zabić tego bossa, po prostu potrzebuję dobrego RNG ataków. To brzmi strasznie źle, że boss jest zaprojektowany w takiej formie, że ktoś, kto jest wyjadaczem Soulsów, odczuwa potrzebę trafienia na dobre RNG ataków. Do gier From Software zawsze były trudne, tylko w Elden Ringu doszło do pewnej rzeczy, która sprawiła, że ludzie inaczej odbierają to DLC, ponieważ to, o czym mówiłem nieco wcześniej, że Elden Ring ma open world. Co za tym idzie? W Elden Ringu dużo bardziej łatwiej jest się zoverlevelować niż w jakimkolwiek innych grach od From Software. I to nie jest też tak, że w innych grach nie mogliście tego robić. Oczywiście w innych grach From Software też mogliście się zoverlevelować, mogliście próbować bruteforsować niektóre rzeczy, ale przez sam fakt, że w chociażby takim Dark Souls 1 to by się wiązało z tym, że musicie tak naprawdę w kółko biegać po jakiejś lokacji, w kółko robić to samo i większość z was po prostu w przypadku takiego overlevelowania się po prostu zażygała z nudów pod siebie, gdyby... Ciężko się chyba zoverlevelować w Dark Souls. Dark Souls 1 ma też w ogóle takie kapy, że ma tak poukładane te poziomy, ma tak poukładane te statystyki. Tak w ogóle mało dają tam statystyki w DS-ie 1, że mam wrażenie, że tam jest się bardzo ciężko overlevelować, że taka najważniejsza... Czym można najbardziej strywializować Dark Souls 1? Havelem. Po prostu Poise w DS-ie 1 jest tak przygiętą statystyką. Poise w Eldenie to jest gówno. Stary, on nie robi nic. Poise w DS-ie 1 jest totalnie broken. I sety, które mają dużo Poise'a, sprawiają, że ty, stary, możesz stać i spamiać jeden przycisk, nie? Się musieli to robić. W Elden Ringu przychodzi to o wiele łatwiej, a po drugie mam wrażenie, że w ogóle co za tym idzie, trzeba było dostosować tego statystyki. Chociaż tego nie jestem pewien, nie mam białka na to, ale mam wrażenie, że jednak statystyki są o wiele potężniejsze w Elden Ringu niż w wcześniejszych Souls-like'ach. Kurwa, i może to być właśnie powiązane z tym, że tak trzeba było to dostosować właśnie do tego potencjalnego levelowania pobocznymi rzeczami w open worldzie, ale... Znaczy, wiecie, z czym jest to też związane? Zobaczcie, wy mówicie, że Black Knight Weapon jest giga OP w DS-ie. Jest, owszem, to są najsilniejsze bronie, nie? I teraz tak, masz Black Knight Weapona w DS-ie 1. Skalowanie damage'a ze statystykami ma... Co możesz wydać poziomy? W życie i w staminę. Stary, tyle. Tu nie ma nic więcej. A w co możesz wydać statystyki w Eldenie, które zawsze będą miały wartość? W życie, w staminę, w manę, żeby częściej się móc rebuffować, w siłę, w zręczność. Trochę w fejta potrzebujesz, trochę kurwa w magię, bo w tej grze są przegięte kwafy. I nagle się okazuje, że tam, gdzie na przykład na 60 levelu jest kap siły twojej siły w DS-ie, kap siły twojej postaci w DS-ie 1, taki naprawdę relatywnie silna postać, tak w Eldenie niby swój damage kapujesz na 60, ale na, nie wiem, na 60 poziomie, ale kolejne 100 poziomów jest nadal bardzo mocno wartościowe też, nie? Ale może w tym momencie pierdolę, jeżeli jakiś większy specjalista od Soulsów ogląda ten materiał, jakby dokładnie wie, czy z tymi statystykami to prawda, czy nie, to może mi odpowiedzieć. Ale tak czy inaczej, clue jest takie, że dużo osób po prostu przez Elden Ringa... To dawajcie Spartę dawajcie Spartę na 22, mu powiedzcie. Pierdoliła niemalże na chama. I żeby nie było, nie uważam, że jest w tym coś fundamentalnie złego. Piotr Maciejczak niedawno popełnił takiego tweeta, którego zresztą skomentowałem na moim Twitchu, na twitch.tv/DartianPodłoga, w którym właśnie mówił o tym, że używanie summonów jest złe, używanie mimików i ashes jest złe, używanie koopa jest złe, najlepiej jest po prostu swój pierwszy raz przejść tak całkowicie bez tych dodatkowych wspomagaczy. Ja się oczywiście z tym zgadzam, żeby nie było, bo ja uważam, że ogólnie Soulsy w esencji to są gry, w których wy nie walczycie z trudnymi bossami, to są gry, w których wy kurwa walczycie sami z sobą. Dokładnie, to jakby łamanie własnych słabości, dokładnie, a co za tym idzie łamanie kolejnych bossów, co za tym idzie, jest najbardziej satysfakcjonującą rzeczą w tych grach i to one dają najwięcej frajdy. Co nie zmienia faktu, że... Nie ma ciężkich rzeczy w życiu, są tylko słabi ludzie. Myślicie, widzowie, że dlaczego Mariusz Pudzianowski wygrywał zawody strongmanów? Bo był silniejszy od innych i tyle. Albo inni byli od niego słabsi. Czy Pudzianowski wygrałby zawody, gdyby był słaby? Nie, był po prostu silny. Tak działa życie. Wszystko, co wam się wydaje, że jest ciężkie, jest po prostu...
rzeczą, na którą wy jesteście za słabi. Musicie zejść build pod siłę. Ja nie, osobiście nie będę mówił nikomu, jak ma grać. Czy ja mogę uważać za dziwne, że ktoś na przykład, nie wiem, używa koopa i potem stoi w kącie, kiedy kolega bije za niego bossa? Oczywiście to jest totalnie skrajny przykład, ale takie sytuacje też są. Oczywiście, że uważam, że to jest dziwne. I sam o tym mówiłem, nagrywając w ogóle też takie ironiczne, bo pierwszy materiał po reaktywacji mojego kanału dotyczył Elden Ringa i tego, jak się journaliści zesrali na poziom trudności. Czy ja uważam, że w ogóle każda gra powinna być dla każdego? Nie. I szczerze mówiąc, to jest piękne w grach, że gry są targetowane do innych rzeczy. Ja nie chcę, żeby ktoś miał RPG-owy system levelowania. Nie oczekuję tego. Nie oczekuję, że kurwa w CS-ie stary będą skille, bo nie ra mnie to. Rozumiem, gdzie są granice danego gatunku i nie próbuję ich przesuwać. Cieszy mnie to, że gry są inne. Cieszy mnie to, że ludzie, którzy grają sobie w Koda, mogą sobie grać w Koda. Przynajmniej te zjeby z Koda nie grają w Eldena. O, tekstie komentarzy zapłonie. Obraźmy jeszcze ten Riot i graczy Lola i będzie już gitara. Końca. Więc zostańcie ze mną do końca, aż wytłumaczę mój punkt widzenia, bo to znowu nie jest tak, że ja chcę komuś powiedzieć, że ej, ta gra jest dla ciebie za trudna, nie graj w nią, pal gumę, to jest tylko dla elitarystów. Ale patrzcie, to jest... widzowie, ja na przykład jestem graczem Doty, nie? Wyobraźcie sobie, że wszedłbym do Lola i bym narzekał, że w Lolu nie można pulować, w Lolu stary coś tam, wszedłbym do Hotsa i bym narzekał, że jest równy poziom. Nie, nie lubię tych rzeczy. Uważam, że ksują stary elementy, które są przepiękne w Docie. Co robię? Nie gram w te gry. Gram w Dotę, bo rozumiem, gdzie jest różnica pomiędzy tymi grami. Wiem, co mi bardziej po prostu odpowiada. I nie wchodzę na fora Lola, nie oglądam streamerów z Lola i nie gadam, że oj, w Lolu to powinni wprowadzić to. Nie, to jest inne. Ja nie lubię tego. Owszem, ja to komentuję. Mówię, że to jest zjebane w Lolu. Mi się to nie podoba, ale nie oczekuję, że to się zmieni. Nie oczekuję. To jest przepiękne, że mamy 3 różne moby i wszystkie 3 są inne. Masz po prostu, wiesz, 13 lat, zaczynasz dorastać, zaczynają się rosnąć włosy na jajach, no to wiadomo, że włączysz Lola. Masz 45 lat, demencję, nie staje ci. Już wiadomo, że włączysz Hotsa, stary, bo ledwo co ruszasz już rękoma i nie jesteś w stanie zginąć palców do końca. Prawda? A masz, wiesz, 150 IQ, jesteś gigachadem, masz kiuta takiego, że jak chodzisz na plaży, to go musisz wokół nogi zawijać, no to jest wiadomo, że włączysz Dotę, no. To jest piękne, słuchajcie, w grach komputerowych. Dla każdego coś się znajdzie, nie? Dla wykwintnych, potężnych graczy. Ja lubię grać w RTS-y, ale jestem w nie mega chujowy. Potwierdzić nawet moja żona, która gra w Hirki trójkę od dzieci. Poczekaj, Darcien ma żonę? Ile Darcien ma lat? I po prostu łoi mi w nich dupę na każdym kroku i w jaki sposób by tylko nie chciała. Ja lubię RTS-y, lubię to zarządzanie ja armią, lubię to rozbudowywanie mnie. Ja lubię RTS-y, ale mnie na przykład RTS-y takie klasyczne jak StarCraft przerastają. Mnie Warcraft, ja wiecie dlaczego widzę, ja nie streamuję MLM w Warcraftie 3? No to jest za ciężkie dla mnie. Nie potrafię pogodzić streamowania i grania stary w te mapy. Ja streamowałem to kiedyś, stary, mnie po 2 godzinach takiego streama boli głowa, mnie to przerasta. I tak 99% z was bym rósł w tych mapach, nie oszukujmy się, ale po prostu czuję, że musiałbym zbyt dużo czasu w to wsadzić, żeby być na satysfakcjonującym dla mnie poziomie, nie? Jas, lubię to klikanie, lubię całą tą otoczkę RTS-ową, ale jestem w nie giga chujowy, zarówno w kampaniach, jak i przeciwko żywym ludziom. I oczywiście mogę odpalić takiego RTS na easy mode, ale co z tego, skoro wtedy to AI jest totalnie głupie, zachowuje się gorzej niż małpa na monocyklu i ja rozjeżdżam to AI bez absolutnie żadnego problemu. Nie mam wtedy satysfakcji z grania w takiego RTS-a, bo totalnie ginie ten element jakiegokolwiek wyzwania i analogicznie jest w Soulsach. I znowu, jeżeli ktoś, w przeciwieństwie do mnie, umie czerpać fan z Soulsu, po prostu samego faktu, że nie wiem, przeszedł tą grę, ucieszył się, że o matko, dobra, poużywałem samonów, poużywałem czegoś tam, przyzywałem kolegę, przeszedłem grę, fajnie, mam zaliczoną kolejną gierkę, super, good for you kolego, ja się cieszę, nie będę ci kazał grać w taki sposób, w jaki ja gram, co nie zmienia faktu, że jakby Soulsy u trzonu zostały stworzone właśnie, mam wrażenie, bo nie rozmawiałem z Miyazakim, ale po wywiadach i tego, jak ta gra jest stworzona, domyślam się, że taki był główny zamysł, żeby właśnie pokonywać słabości. I oczywiście Miyazaki sam mówił o tym, że te samony są po to, żeby sobie pomagać, koop jest po to, żeby każda osoba grająca w Soulsy wchodzi z dokładnie takimi samymi możliwościami, ale kończą się na różnych rezultatach, żeby można też było sobą pogadać o swoich doświadczeniach. Dlatego ponownie, ja nikogo nie gatekeepuję i nie mówię mu, że nie powinien grać w jakiś tam sposób. Ja też jeżeli nie. Uważasz, że... Nie, widzę, ja też was nie gatekeepuję, bo ludzie w komentarzach mają 2 tygodnie z tym problem i im się wydaje, że ja ich gatekeepuję z grania tak jak chcą. Nie, wręcz przeciwnie, po prostu uważam, że jesteście jebanymi leszczami, to wszystko. Mi ludzie piszą komentarze, dobra, a ty grasz bronią, co po 2 atakach staggeruje bossa, idiotok, po pierwsze.
Ta broń nie stageruje bossa po dwóch atakach. Jest to związane z tym, że Kizik, który trwa 60 sekund i Crackblade, który trwa 45 sekund, zwiększa ci poise breaki. Tylko wtedy są stagery faktycznie po dwóch heavy atakach, okej? Okay? Więc to jest z tym związane. Po drugie, zagraj tą kronią, zobacz jaki ona ma range i jak w ogóle często ty nie będziesz w stanie trafić bossa. A po trzecie, możecie uważać też, że jestem leszczem. Mnie to pierdoli po prostu. Wy nie potraficie tego zrozumieć. Ja uważam, że grając z summonami jesteście leszczami. Jeżeli uważacie, że jestem leszczem, spoko, macie do tego prawo. Ja mam to po prostu w dupie, ale śmieszy mnie to, że was to boli, jak się tak o was mówi. Wiesz, jak... No, jest określenie na typów, którzy biorą sobie kolegę, żeby im zrożona, oni sobie będą stać w kącie, prawda? No, robicie to samo z summonami, no nie oszukujmy się, no. Możecie mówić, że jesteście gigachadami, bo przeszliście Kveldena, no ale wiemy, że staliście w kącie i patrzyliście, jak ktoś inny ruchał bossa za was, no nie oszukujmy się. No, taka jest po prostu prawda, no. Są streamerzy, którzy wam powiedzą, że was nie gatekeepują, są streamerzy, którzy wam powiedzą prawdę, że jesteście leszczami. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że wy nie potraficie tego zrozumieć, że to wy dzierżycie to ostrze w dłoni. To wy możecie powiedzieć... Pierdolę! Elden Ring jest dla ciebie za... Nie będę już bitym dzieckiem w szkole! Postawię się temu zjebowi kiszakowi! Uważasz, że jestem leszczem? Ja nie uważam, że jestem leszczem! Przejdę tą grę bez summonów! Przejdę tą grę bez buffów! Przejdę tą grę bez broni! I nie jemu to udowodnię, a samemu kobie, że tym leszczem nie jestem! Bo dlaczego was to tak boli? Bo wy wewnątrz to czujecie, że jesteście faktycznie leszczami. Wy jesteście świadomi tego, że wyjedziecie na easy mode, no nie? Wy jesteście świadomi tego, że siedzicie w kącie i właśnie ubijacie kitę do tego, jak ktoś waszą żonę klepina. Wy dokładnie to wiecie. Po prostu was to boli. Ale dlaczego was to boli? Bo jest to prawdziwe. To wy dzierżycie prawdziwe ostrze w dłoni. Death! Become my blade. Once again. Tyle wam powiem. A, trudny, ale jesteś jakimś pseudo-elitarystą, który sobie powie, nie, ja będę grał. Ale i właśnie o to chodzi. Wam się wydaje, że my jesteśmy pseudo-elitarystami, którzy chcą, żeby wszyscy grali w te gry tak, jak my gramy. Nie. My chcemy wam pokazać, że jest piękno w tym bólu. My wam chcemy, kurwa, pokazać lepszy sposób grania te w gry. Co? Wyobraźcie sobie sytuację. Co ja, Piotrek albo ktokolwiek inny ma z tego, że ktoś przestanie grać z summonami? Czy my cokolwiek na tym zyskujemy? Nie. My chcemy, żebyście wy to zrozumieli, żebyście wy mieli więcej fanów. My robimy to typowo dla was, widzowie. Typowo, kurwa, dla was. My wiemy, że jest w tym piękno i staramy się wam to pokazać. Nie będę używał summonów, nie będę używał kopa, nie będę używał magii. No to co ja mam ci, gościu, innego powiedzieć? Git fucking good. Jeżeli nie umiesz sam przed sobą przyznać, że słoik ci w dupie pęka, jak na nim klękasz, przepraszam, jak na nim kucasz, i mimo to nie chcesz się zniżyć do używania tych rzeczy, no to co innego można ci powiedzieć niż git fucking good. Nie, nie, ty nie umiesz grać w soulsy, bo jeżeli nie przeszedłeś soul level jedynki, albo nie zrobiłeś no hita, to jesteś petem jebanym. Tfu na ciebie, a nie prawdziwym graczem soulsowych, albo coś w tym stylu. Ale znowu, trochę zboczyłem z tematu, bo teraz znowu wchodzę w tę pseudoelitarność, nie? Bo to jest w ogóle trochę tak tych ci elitaryści soulsowi, którzy nie mają tych realnych osiągnięć, nazwijmy to w cudzysłowie, w postaci właśnie hitlessów, to są jest takie trochę jak elityści szachowi, którzy myślą, że są lepsi, inteligentniejsi od innych, bo grają w grę drewniane bierki, które mają 2000 lat i się poruszają po polu 64 pola, a tak naprawdę nie przebili 1200 elon, ale będą ci pierdolić, że oni są nie wiadomo jak wspaniałymi szachistami i w ogóle są przecież elitarystami, bo grają w królewską grę, jaką są szachy. Jakby jest pewna konotacja pomiędzy graczami soulsów a szachistami. I oczywiście znowu tutaj mówię o tych graczach soulsów, które są takimi standardowymi graczami, jak i ja. Ale wracając już do tematu. Delcek właśnie pokazał pewien problem, że po prostu ludzie są w stanie przeraszować tych bossów. To też na przykład dużo streamerów dotknęło zagranicznie. Taki na przykład Asmongold, który wcześniej był przyzwyczajony do tego, że jakim on to jest wykwintnym graczem soulsów, a tak naprawdę najczęściej miał buildy, które po prostu pozwalały mu raszować bossów, pozwalały tak zwany face rolling przez nich robić i po prostu overlevelowany wpierdalał się na tych bossów. Nagle w DLC-ku się okazało, że ej, twoja postać została zeskalowana, nie dasz rady tego zrobić. I nagle się okazało, że streamerzy i inni gracze mają problem. Ale to ponownie nie wynika z trudności samego DLC, tylko z tego, jakie broken możliwości dawała im podstawka poprzez chociażby overleveling. Bo już teraz nie chcę się czepiać konkretnych buildów. Bo to jednak jest airbag, jak ktoś se stwierdzi, wchodząc do Elden Ringa, nie wiem, ej, chcę pograć magiem, lubię magów, chcę pograć w RPGów magiem, no to oczywiście nie będzie teraz googlować, czy mag przypadkiem nie jest zbyt OP, czy powinienem grać magiem w Elden Ringa, nie? Są też zupełnie dwa inne przypadki. Dużo osób w ogóle nie ma totalnie w dupie te seedy, te, o, zobacz, o, to, widzisz? Tego potrzebujesz.
Tego potrzebujesz. Te nasiona, Skatu Tree Fragment to się chyba nazywa, jest, które jak zbierają ci blessingi, to jest totalny game changer. Ludzie to mają w dupie, w ogóle nie eksplorują tego DLC-ka, tylko latają od bossa do bossa i nagle mają Pikachu face, że sobie nie radzą, mimo że Elden Ring, choć więcej do starszych Soulsów, w końcu ma sensowne tutoriale. I jak wchodzisz tego DLC-ka, od razu dostajesz na mordę informację, że ej gościu, będziesz tego potrzebował, bez tego będziesz dostawał na... bo masz zwiększony damage, jaki w ciebie wchodzi i ty słabiej bijesz bossów. I to wiecie, to jest tak, jakby ludzie w podstawce mieli nagle w dupie eksplorację i zbieranie estusów, ich jakby wiecie, ilościowego upgrade'u i jakościowego upgrade'u. Ja generalnie mi się wydaje, że ten DLC powinien być standalone'em. Jakie byłyby plusy, że ten DLC byłby standalone'em? Po pierwsze, nie trzeba byłoby wprowadzać tego skalowania tymi żywkami. Po drugie, łatwiej by się zagęściło świat starymi przedmiotami. Po trzecie, łatwiej byłoby zbalansować bossów i ich damage. I po czwarte, byłoby to ciekawsze do challenge no hitów speedrunów. No bo teraz tak, widzowie. Kto będzie, jak będzie wyglądał speedrun DLC-ka? Jedynie co to się zmieni trasa na All Bosses albo All Remembrances. I będzie trzeba tam zrobić DLC-ka. Oni tak jakby, mam wrażenie, że ten DLC jest na tyle duży, żeby, jak on by był mniejszy, tak jak na przykład są DLC-ki do Bloodborne'a, jak są DLC-ki do DS-a 1, do DS-a 3, prawda? To tamto All Bosses i wejście w te DLC-ki ma sens, bo te DLC-ki się robi w 15 minut, prawda? A jednak ten DLC jest na tyle długi, że masz wrażenie, że... lepiej by było, jakby był standalone'em, serio. No i nagle płaczą, że bossy są za trudne, bo boss go gasi na 3 hity, bo oczywiście levelowanie wigoru też jest dla frajerów i nikt tego praktycznie nie robił przed DLC-kiem, bo po co, skoro mogli się glaskanonować overlevelowo i tam 30 wigoru to mi wystarczy. I potem jest płacz, że boss mnie bije, 1/3 HP mi zabiera jednym atakiem, a jak ja używam estusa, to nie, mam tylko 2 estusy na tą walkę i te estusy mnie nic nie liczą. No to jest analogiczne ten, dlaczego ludzie nagle traktują te seedy, te fragmenty jako coś, co jest opcjonalne? Nie, to jest stały element progresji DLC-ka. I oczywiście ktoś może się czepiać tego, że to nie jest dokładnie to samo co estusy i ja się z tym argumentem zgadzam, ale spokojnie, to jest argument, który bardziej dotyczy właśnie jakichś speedrunnerów i hitleców, bo tak, to jest irytująca w pewnym sensie mechanika, bo jeżeli, nie wiem, chcesz robić no hit runy, jeżeli chcesz robić speedruny, to na każdej nowej postaci będziesz to musiał i tak zbierać, nawet jeżeli wydaje mi się, że robisz no hity, ale może znowu jakiś prost mnie poprawi, bo wydaje mi się, że zrobić no hita... mi się wydaje, że ludzie to będą pierdolić, będzie trasa i się będzie zbierało, kurwa, z 5-6 tych upgrade'ów i tyle. Raczej będzie tak zoptymalizowana trasa, żeby zebrać ich po prostu mniejszą część i tyle. Nie wiem, ostatnim bossie DLC-ka nie mając żadnego tego seeda, to jest rzecz praktycznie niemożliwa, ale może się mylę. Wiadomo, że to nie jest dokładnie to samo i rozumiem, dlaczego pewna grupa osób może mieć coś przeciwko temu, że te fragmenty są rozsiane po całym świecie gry. I oczywiście te fragmenty również sprzyjają temu, żeby w pewnym sensie się overbuffować, jeżeli najpierw sobie poeksplorujesz grę, bo podejrzewam, że to, że ich tam max level tego blessingu jest 20, to nie znaczy, że to jest wymagane, żeby na przykład zabić last bossa, nie? Podejrzewam, że możesz mieć tego dużo mniej. A ktoś może powiedzieć, no nie wiem, ale no nie wiem, do Renali mogę mieć max 3, bo dalej już nie dam rady eksplorować. Gościu, kurwa, ty nie umiesz eksplorować, jeśli twierdzisz, że nie jesteś w stanie mieć więcej tych fragmentów na Renali niż 3. Ja mogłem mieć level 6 na niej, a i tak nie zeksplorowałem wszystkiego. Tylko celowo się nie zlevelowałem, żeby zobaczyć, czy dam sobie radę na niższym. Więc można to zrobić. Jeżeli chcesz, to również możesz podejść do tego DLC-ka w podobny sposób, jak podchodziłeś do podstawki. Tylko teraz nie jest to aż tak ci łatwo podane na tacy, jak to było w podstawce, gdzie po prostu mogłeś sobie biegać te obszary i w kółko levelować bez większego problemu. Tylko teraz faktycznie musisz się przyłożyć do tej eksploracji i coś znaleźć. A jeżeli ktoś mówi, że obszary w Elden Ringu są mega dobrze pookrywane i bez guide'ów nie da się ich dobrze znaleźć, no to ponownie odpal sobie guide, jeżeli już psycha ci naprawdę klęka. A zasiada, po drugie, kurwa. Jeżeli twierdzisz, że są aż tak dobrze poukrywane, tak naprawdę nigdy na poważnie nie eksplorowałeś Elden Ringa i nawet nie próbowałeś tego robić. Mam wrażenie, że wyzywałem dopiero co elitarystów soulsowych, a sam dopiero co brzmi jak elitaryst soulsowy. Tak czy inaczej, no nie wiem, no Brunecia kończy właśnie ostatniego bossa na macie do tańczenia po 4 godzinach, odkąd wyszło DLC do Elden Ringa. Ty mi coś pierdolisz, że lew jest za trudny, albo że ktoś ma streama z Renali i siedzi na niej od 24 godzin. Ludzie w Elden Ringu, przeciwieństwie do innych soulsów, trochę poszli na wygodę pod niektórymi względami i trochę zapomnieli, czym te gry stoją. Bo nagle ludzie są oburzeni, że gra o trudnych bossach ma trudnych bossów. Tak ja jest, naprawdę kurwa. Nigdy się nie czułem jakimś super wyjadaczem soulsów.
Na Lwie spędziłem 2,5 godziny, miałem na nim 80 prób. Kurwa. Na Renali spędziłem niecałą godzinę, miałem na niej 30 prób. Na Hipopotamie niecałe pół godziny, około 20 prób. No nie wiem, to są naprawdę ci trudni bosowie, którzy łamią od kręgosłupy. Ta Renala, ten trudny boss, w którego chłop wpierdolił się młotkiem i ją po prostu tak stanował, że ona nie mogła nic zrobić, to jest ten boss, który ci nie daje wytchnienia? Czy może tak trudny jest ten Elden Ring ogólnie jako całościowa gra, gdzie złota rybka chłopa przeszła Grafteda, nie pamiętam jaką miał na imię, no ale drugi boss. To jest ten trudny Elden Ring, to jest ten Elden Ring, którego Kai Cenat, który nigdy nie miał styczności z żadnymi Souls-like'ami, ogólnie trudniejszymi grami, co prawda robi tam po 200 prób na Graftedzie i po, nie wiem, po 12 godzin na Mesmerze, ale w końcu Mesmer pada i taki Kai Cenat się mega cieszy. I oczywiście możesz powiedzieć, ja nie jestem masochistą, to ponownie, albo sobie uładł w grę. Chyba, że aż tak cię to boli na duszy, że sobie ułatwisz grę, no to wtedy sorry, ale git good, jeżeli cię to boli i ty sobie nie chcesz ułatwić gry. Albo po prostu niektórzy nie mogą się pogodzić z tym, z czym ja się pogodziłem, że na przykład RTS-y nie są dla mnie. I może niektórzy powinni zdać sobie sprawę, że nie każda gra jest dla każdego. Ja zadaj sobie... Tak jest, ale kurwa, Elden jest tak popularny, że dadgamerzy jest w ogóle jeszcze na konsoli, że oni nie mogą odpuścić myśli tego, że chłopie, że to nie jest gra dla nich. Dlatego oni wejdą z butami i zjebią tą grę. Czy na pewno bawisz się dobrze w tej grze i faktycznie w nią grasz dlatego, że chcesz się w niej dobrze bawić, czy dlatego, że czujesz jakąś presję społeczną, że wszyscy w to grają, mówią jakie to jest fajne, ale ty tego nie czujesz, się tego zmuszasz. Bo jak powiedział jeden z moich Sigma widzów, on wprost powiedział, że on nie lubi gier, gdzie umiera po 3000 razy i czuje, że traci swój czas i on po prostu w Eldena nie gra. To niech nie umiera. Niech przestaje umierać. No i Sigma, umierać. Nie czujesz tego, wiesz, że to nie jest gra Simba. Dla ciebie, więc po prostu jej nie męczysz. Nie psujesz sobie życia, ani sobie. Nikomu nic nie musisz udowadniać. Nikomu, żadnemu, nie wiem, idolowi z interneta, żadnej społeczności, żadnej grupie znajomych nie musisz udowadniać, że jesteś dobry w Soulsy, co ty w Elden Ringa. Naprawdę widzę, nie trzeba udowadniać streamerom, że jesteś dobry w Soulsy. Wiecie, ile kurwa na TikToku ja mam mistrzów Souls-like'ów? Ja pierdolę, ja tam dostaję tak zajebiste komentarze na TikToku. Na TikToku to każdy robi tych bossów za pierwszym razem SL1, stary nieulepszoną bronią bez stusów, stary hitless, nie? Z przypaską na jednym oku. Tam ludzie piszą, że oni tych bossów bez problemu wszystkich robią za pierwszym razem. Musisz je przejść w jakiś określony sposób. Ja tymczasem wracam do napierdalania. W sumie nie wiem. Nie wiem, jak ten materiał zostanie odebrany. To są takie totalnie moje luźne przemyślenia, które widać totalnie bez żadnego skryptu. Ja tutaj na środku już się zgubiłem, czy to było jebanie po casualach, czy to było jebanie po elitarystach, czy to było jebanie po obu, nie? Wydaje mi się, że chyba po obu. No, chyba po obu tutaj walił, nie? No, dobra.